Mateusz Kijowski, szef KOD-u, ma sporo wspólnego z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS. Łączy ich dramat spowodowany brakiem aresztowania. Jarosław Kaczyński nie był internowany podczas stanu wojennego i to się ciągnie za nim do dziś. Ma podobno z tego powodu kompleks. Kompleksów na tle braku prześladowania nabawia się też Mateusz Kijowski. Przydałby mu się jakiś wyrok, który nadałby mu bohaterskiego sznytu. Co chwila napomyka z tęskną nadzieją, że boi się aresztowania. Niedawno nawet powiedział: mentalnie jestem przygotowany, że mogę trafić za kratki. I wszystkie jego sugestie, żeby go przymknąć, jak groch o malowane wrota. To dlatego, że PiS konspiruje przeciwko panu Kijowskiemu, tak? Gdyby PiS, partia niby chrześcijańska, chciała ocalić człowieka, to powinna przymknąć pana Kijowskiego, ale nie. Okazuje się, że w stosunku do Mateusza Kijowskiego PiS jest taką samą szują, jak SB w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. Zero więzienia. A powinni zamknąć Kijowskiego dla dobra Polski. No bo sami widzimy, że osoba z kompleksami niearesztowania jest zgorzkniała i może nieźle namieszać w kraju. I gdyby Kijowski zdobył władzę, to fakt, że był przymknięty, może uratować Polskę od natłoku żółci. Ale nie, PiS trwa w swej złośliwości. Ewidentnie prezes Kaczyński nie chce wsadzać Kijowskiego za kraty, bo postępuje w myśl powiedzenia: a co ma Kijowski mieć lepiej ode mnie? Niech cierpi tak jak ja. Czysta złośliwość. Czysta!